że dzisiaj prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie bagienne ziele, półtorej godzinki, a później zobaczymy, no, później zobaczymy, może będzie BF. Tak czy tak, to ja będę pewien później giełów BF, ale 13 myczku to się zobaczy. Dobra. To było wczoraj, później, tak. Także lecimy, jesteśmy w starej kopalni. I musimy ubić kilka tych cholernych pełzaczy, etc., etc. Możesz mi... Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół, może wszędzie dookoła, kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania. Dobra, nieważne, nie chcę się ciebie słuchać. Widzę, że dalej mam to zadanie z testem zaufania. No dobra, to zrobimy je. Będzie darmowy exp. Będzie darmowy exp. Musimy iść do Jana. Siema. Mogę co? Mam tu. Co ty masz? Masz bryłki rudy, widzę. Kilka wytrychów i kilka strzałów. Chapaj miecza. Ale miałeś tych mało tych bryłków. Ty. Przestań hajczyć na chwilę i pogadajmy. Nie to nie. Zbudź się. Siema. Szukam. Rozmawiaj z Gorna Widem. Z Gorna Koszem lub z Gorna Barem. Do zobaczenia. Niech na. Dobra, pogadamy. Pogadamy z tymi ciołkami. O, dobra. Ale najpierw musimy odnaleźć tego głupiego Jana, zabrać od niego listę. I będziemy mieć z głowy jedną. Jak ciemno. Jak w dupie u demona. Co te mody? Tyle grzybków. Dobra, i gdzie? O, to chyba tutaj. Nie, nie tutaj. Tu jest snajper, tu jest jakiś Aron. Nie. To jeszcze nie tu. Tutaj. Jest... A, to na dole. Dobra, dobra. Tu tak schodzimy, będzie można pogadać z typem. Jutrze ziele. Za zioło zawsze. Siema, Ulbert. Nie twój. Okej. Nie chciałbym powiedzieć, to nie. Oho, nowa twarz. Od całych 10 o, lat. Jać. Uwierz, stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom. Pamiętam. Jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta, ale to... Zapewne... Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się... Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali... Dawno się szło? Nie. Z 2 minuty nie temu... Nie popełniaj tego samego... Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego... Wcale nie musisz. Może zostaniesz... Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysoko... Powodzenia. Jak mądrze to powiedział. Mamy Jana, mamy Alberto. Alberto, ty handlujesz? Co do możesz może masz... Jasne. No, biłeczki. Zawsze na piopsie. Pik, pik, pik. Mam mało tych strzałów. To wiem na pewno. Mam więcej strzałów.
Też grałem w Gothica tyle, że dwójkę z modem Lechfjord. To ty... Tak, to ja. A to... Myśl... No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. No dobrze, cień jest szefem. Wszystko w porządku. Oto i ona. Powie... Gdzieś założę się. Słuchaj, nie mam. Przynieś mi koło zęba. O Jezu. Nie mam pojęcia, w którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdech. No to rozejrzeć nie. To muszę teraz szukać jego koło zęba tego. On no było gdzieś w tym bocznym szybie, tylko nie pamiętam w którym. O! O Jezus, myślałem, że tu. Że tu nie było niczego, że to była pustka, nicość. Że mogłem spaść i umrzeć. W tej. Siema, panowie strażniki. Nie. Mam już. Zbudź się! Paplaniny. Co mo. Te bestie muszą. Dobra, bla bla bla. Nic mi powiedziałeś. Niech. O kujde, pełzacze. Fak. Jak bijo. O, i mnie zabiły. No tak. Chyba jest jeszcze za wcześnie. Wiecie, myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby walczyć z pełzaczami. Ale dobra. W dzisiejszych czasach na. Jakoś to wymyślimy. Niby co? Wymyślimy coś, na pewno. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Witam cię, demonie. Demonie nad demonami, bo nie ma innych demonów. Siema, panie strażnik. Mam przeczucie, że to gdzieś tutaj. Mam w ogóle jakieś szale światła? O, jest! O ja. Sobie stawię ten szale na później. O, fuck. Aha, tu będzie. Fuck. Ale to będzie tutaj to koło. Ja z tymi przeklętymi pełzaczami będę walczył. Ja nie mam siły tych durnych strażników. Ty wiecie, może pogram na cheatach czy co? Weź koło i spierdzielaj. Łatwo ci mówić. Tu jest dwa pełzacze. Dobra. Ta może... Trzy. Nie, to są trzy pełzacze, trzy pająki. Cholera. No jak ja to mam zrobić? Czekajcie. No z łuku chyba jedynie. O, i mi spadła, tak. No tak, straciłem pochodnie. Poleciała sobie. No tak, moje szały to są najwyżej co mogą płaskotać te głupie pająki. O, fak. Z łuku ich robi. No wiesz tylko, że ten łuk zadaje tyle obrażeń, co nic. Jak się zaczynasz mnie... Przed! O Jezu, serio, mam ochotę pogadać na cheatach. Na cheatach zawsze się przyjemnie grało. Czuć taką siłę. Po pierwsze, primo. Dobra.
Już widzę, że... O! Ja mogę im temet zadawać. Dobra. Czy nie są takie niezniszczalne? Ja miałem ochotę grać, czyli tak w Gothic właśnie, gdzie masz problem dosłownie z każdym mobem. No w sumie w Gothica się zawsze grało na kodach. W Gothicu zawsze się cheatowało. A dobra, może znajdę jaką, nie wiem, coś potrenuję, mam w ogóle jakieś, nie mam punktów umiejętności. Zero, nul. Zbudź! Co poluje na przykład? Bla, 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 bla. To był chyba ten główny szefu. Zbudź się! Szuk w pobliżu głównego szybu. Znajduje się... Niech na... Toś tylko jak wygląda zadanie. Okej, no jest tu jakiś szefu, który mi coś sprzeda? O, jest Olk. Olk niewolnik. Wąż, o! On sprzedawał tą miodę. Jo, Alkanie tak najlepszy gotisz. Najlepszy. Możesz mi dać... Jeśli dasz... Jeśli... Ha, ile ludy. Dobra, oddaj ci to, co mam. Niepotrzebnego, tu nic nie mam niepotrzebnego. Sobie zostawię... Łyżka to... Skóry... Zużyta pochodnia? A, nie zużytą pochodnię. Chwila, nie, zostawię sobie tę pochodnię. Pytaj to. Dobra, i teraz mi daj tyle samo ludów. Moje liczba zadań w Gothicu jest tak duże, że nie wiem, za co się zabrać. Dlatego muszę znaleźć szkilofy, bo wykopałem z... Bo wykopanie skarbu zjada jeden. Naprawdę, ciebie, Kriperyku, dawno nie było na strumyczkach. Jany. Przeżyła jakiegoś czasu, gram Gothica, powróciłem sobie do Gothiczka. Wiesz co, Dezenku ma piąty. Kogo obchodzi Jalpen? O typie wiem tyle, że on też streamuje. Jest popularniejszy niż my, tyle wiem. Jakby to zrobić, no... Nie nauczy się tu niczego. Jak mam pokonać te durne pełzacze? Dobra. Przejdę tu z boku i się ogarnie coś. Przydałoby się jakieś bomby czy coś. Dlaczego w Gothicu nie ma bomb? Albo petal, jak widzi mnie. Tak w sumie grając z Gothica dochodzę do wniosku, że Wiedźmin jest strasznie casualowy. Nawet na tych trudniejszych poziomach. Gothic to jeden wielki casual. O, napoje. Kill of Yoda. Fajne łupy. Tam bez god moda nie da się cieszyć grą. Szkoda się będzie, że jebać tego moda i on dzieje koniecznie, to nie da samego powodu do Gothica na scenie. Dobra, obgadujem cię. O nie, jumping puzzle. Wow. Jak ten mod jest jeszcze trudniejszy od zwykłego Gothica, to podziękuję. Dobra. Ja tego nie robię, zamknijcie oczy na sekundkę. Wydaje wam się, że coś takiego się stało, ale tak naprawdę się tu nic takiego nie dzieje. Tylko przypadek, wy nic nie widzicie. Nic a nic. Tu.
Nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. W Gothica tylko tak się powinno grać. Jej, koło zębatę znalazłem. A co będzie, jak pójdę sobie tam? Ciekawe, co tu znajdę. Ło, ile ziela, ile ziela, ile ziela. Najlepszy dzień ever. Bo trzeba zasłaniać tą dziwną konsolę. No ja myślę. No, to był tylko bug. To coś się zepsuło na chwilę. Tak jest, z obgląda szybkości mogło się przydarzyć taki bug. A i owszem. Przypadki chodzą po Gothicu. To mogło się przydać twojemu dziecku, mogło. Nie dla Gothica. Usuńmy Gothiki z komputerów naszych dzieci. Nie dla go... O jest. Nie dla Gothików. Nie lubię tej drabiny. Tu zawsze się tak spadało. No. Zawsze. To jest przeklęta drabina. O, dobra, udało się. Siema, panie strażnik. Na razie, panie strażnik. Ta gra jest trudniejsza niż Dark Souls. Te drabiny zawsze były bugnięte. Tak do szpiku bugów. Grzybki dobre są. Grzybki trzeba zbierać. Za nie mój. To się już. Jak zgłośmy tego buga. Może naprawiam w końcu. Panie Jan? Mamko, dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróć, znajdź Asgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że... No dobra. Rozejrzyj się. I lecimy do gniazda pełzaczy i raczej nie przetrwamy. Nie z taką zbroją. Bo niby zadaje tam jakiś damage tym pajączkom, ale... Dzisiejszych. Z tego, że to coś im zadaje, że na 3 hity je zniszczy, ale no... Jak one mogą mnie ściągnąć też na jeden? Nie jestem gotowy. Też nie wiem, czy dobrze idę. Ale idę w dół, to chyba... Chyba dobrze. Tak do tej pory chyba zginąłem z 500 razy. Na tym modzie. A się dołączyłem do żadnej gildii. O czym w ogóle jest ten mod? Jestem prawdę mówiąc zaciekawiony. Ile grzybów. Ile grzybów. Ile grzybów. Jest trudno, to tyle to sam zrozumiałem. Z tego co piszesz na liście. I to jest skrycie mod, który utrudnia grę. Jeszcze bardziej. No dobrze. Siema, panie Asgan. Gdzieś cała ta przeklęta góra jest jednym wie... Dlaczego zamk... Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem ja... Hej, Asgan. Mówiłem ci już. Asgan, wszystko będzie w porządku.
pozdrowienia. Cóż, jeśli Jan bierze... Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu się... No dobra. Dodaję też niektóre rzeczy, a inne zmienia. Zanim to tylko tego rzeczy dotrzesz, to się na wkrótce wiesz. Fajnie miasto wygląda. Chociaż w sumie ja bym koniec spodziewał się... O. A czym się nawet nie będzie chciało tego odpalać. Hej. Zbudź się! Wiem, zatem przyda ci się dobrze. Zbudź się! Przepuść! Ty typu... Mogę z tobą pogadać, czy jesteś taki bardzo niegadatliwy? Zbudź się! Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wie, pomożesz mi pootwarć... Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Proszę. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Będę czekał. Dej. Palenie kostatką portu mają własną warownię. Wow. Wyszycie go? Ahahahaha. A, wezmę trzeciego, ale co z tym, że pójdę po trzeciego, jak ochotnie za mną nie pójdą, nie pomogą mi. Chodź, zbudź! Potrzebuję twoje. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem, możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokuję gniazdo pełzaczy. Na. No. Ale będziesz mógł wybrać pełzaczy do nich. O, nie takie głupie to. Normalnie ta rzepa, co będzie trzeba zebrać już za ciuchy, by dostać się do miasta, jest w jednym miejscu. W tym modzie część rzeczy jest na drugim końcu. Ja bym chyba 20 minut tego szukał. Był się święcie przekonany, że jest w tym samym miejscu. To jest ogólnie fajnie, tylko że ten poziom trudności. Jezak Gothic jest faktycznie ten... Ten Gothic... Ten mod do Gothica jest taki trudny. To on jest nie do przejścia. Już sam Gothic podstawowy jest niesamowicie trudny. Przecież od Gothica się zaczął trudny poziom w Dark Soulsie. Dark Souls właśnie inspirował się trudnym poziomem Gothica. Przygotowania skończone. Dobra, przepuść mnie. Gothic Vanilla nie jest trudny, jest to pojedynek. Wow! Kowy cię zaciął. Lol. Jakim oni mają siłę? Ale bijcie ich, bijcie ich. Spokojnie, bijcie ich. No i nice. Dobra, czary mary. Zawsze to zaklęcie sobie tutaj brałem. No i spoko. Patrzcie, jak spokojnie, czyściutko. Zawsze zastanawiałem się, co to do cholery jasnej jest. No wchodziłem do tego... Znaczy przypomina mi, wiecie, takie starsze... Nie wiem, gierki? No! No!
Hej! No właśnie, ta gra jest tak toporna. No to wszystko jak mnie. To wszystko jak ty tłumaczy. Dobra. Za chwilę sobie czarne. Opa. Panowie, help me, help me. Help me. Ale one z łuku dostają damage. Tamten typ poleciał, mój bohater. Dobra. Niech on załatwi je wszystkie, zaraz za mnie. Cholera, nic nie widzę. Dobra, dajcie mi tego czara. Pan Pająk, dobra. I lecimy. O, przepraszam, panie Asgan. Bij pan te pełzacze. Panie, bij pan pełzacza. Kurde, MVP. Najlepszy snajper. Dobra. Oje, o nie. Te, panie strażnik, weź mi pomóż. Panie strażnik. Panie strażnik, weź mi tę klatę. Chyba się przyciął typ. Znowu bucio widzę. O nie! Jest, są pająki. Są pająki. Fuck. Fuck. No. No i padłem. No i padłem. No nie mówcie, że mi trzały z gaz. Ja pierdzielę, no. Za bullshit. Trzały mi z gaz. Oszukaństwo. Co za oszukaństwo. Zapal sobie tobie. Wiecznie, użyję ci na słowo. Jest to, niby jest lepiej, ale nie o takie lepiej mi chodziło. No, łuk, wyciągnij kolejny łuk. No nie ej, nie wyciągnij mi łuka. Jaka ta jest jej gra zbugowana, na miłość boską. Ej, serio, łuką, nie mogę wyciągnąć łuku.
bullshit. A faktycznie nie ma strzał. No dobra, zrobimy to po staremu. Dobra. O, udało się to zrobić po staremu. Lulul. Dobra. Wieżówki, ja ci tu rzeczy będzie do sprzedania. Pitawka chrząszcza najlepsza na świecie, tylko cnafa. Dobra. A tu tyle stracę tych pochodni. No ale najważniejsze. A i tak będę w sumie wracał. No chodź. No, dlaczego mnie zaznaczasz? Jadź. A już się nie będę bawił w podchody. Ja! No i fakt, jeszcze jeden pełzacz. Chodź, chodź pęczku. Tyle dobrze, że tutaj pojedynczo przychodzą. Szybko miksturka, bo jeszcze ktoś przyjdzie, my jeszcze. Kluczę ziele. A, to jest... Jacie, do many. Przecież ja nie jestem czarnoksiężnikiem. Bardziej szanuję olkowe ziele. A jakie ziele najbardziej szanuję? Bagienne. Siema, królowo. O nie, jak ona bije. Jak ona bije. Jak ona bije. Nie ma tak dobrze. Yes! Nice one. No i są to mocno. Mówię tak, księżniczki. Dobra, nazbieram tych jaj. Tak dla jaj. Dobra. No i słodko. Ja zostało nic tylko wyjść. A księżniczek to nie rusz, bo się wykończysz, lul. Myślisz? No, podnieś, że tą pochodnię kacapało. Tą pochodnię schowaj, ale weź tą. Awans gwarantowany, kappa. No i jeszcze 1500 expa. Także myślę, że tak. Na spokojnie. Najpierw zaniesiemy po drodze Diego tą listę. To jest zawsze exp. Mam złe przeczucia, więc sobie... Przeczucia, więc sobie tutaj jest... No, cóż. Cheater. Ale okej. Ja zamknąłem, ja też sobie zamknę oczy, ja nic nie widziałem. Żadnych cheatów. To jest solidarność cheaterów. Ale o tym się nie mówi. I tutaj jeszcze jedna pochodnia. Pik. Tak na początku, jak ten postawił bota i 666 było jackpotem. Zbudź się! Dziękuję ci, oby śniący. Niech na... Zbudź! Wykazałeś się odwagą i hartem du... Dzięki. Dostałem taką zbroję fajną? Znalazł wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Niech się...
Przepuść mnie! No i słodko. I lecimy. Bogactwo. Rzeczy samej bogactwo. Patrzcie, ile tu rudy. Gdyby tak tą rudę zabrać. Dam ci po frakcji przyjać. No cóż, jakoś dało radę. O Jezu, zapomniałem. Robię to sobie przy... O nie. Znalazłem. No to nareszcie będziemy tu bez obrazy. Masz, weź tę skrzynkę. Rozejdźmy się. No, przekażę sobie kupić trochę strzałów. Może jest? Bierzówkę, bier wino i troszkę piwa. Strzały się przydadzą. Chodzenia jest. Tyle chodzenia. Okej. Okay. Wiesz, wolę, że możesz ujebać magazyn? Teoretycznie tak, ale nie chce mi się. Wolę na chorzę chodzenie, gdybym mógł, to bym pewnie fast travel używał. To jest mechaniczne, nie było tego w książce. Tam zanim wszedłeś na drabinę, możesz iść prosto i jest go sobie klucz. Nie, że jakoś niespecjalnie mi się chce. Po prostu lecę. Lecę tam i po sprawie będzie wszystko. Zbudź się! Cześć. Zabieramy wydzielinę codziennie. Co po... Po co? Czy macie? Lecimy do starego obozu, damy Diego tą listę, polecimy do obozu na bagnie i wszystko będzie ogarnięte. No? Ale po co ci mają się tego uczyć, jak chodziło tylko i wyłącznie o jaja? Jakie to szczury na górze są, co? Co? Kolum badawał coś za zwykłym wydzieleniem krwi czy coś. Dobra, jaki z tym? Zagrożenie.
zagrożenie ze strony organizmów żywych, zagrożenie ze strony organizmów żywych, zagrożenie... Śmieszek. I to nie jest creeperu śmieszne. To nie jest. To jest irytujące. Więc nie rób tego. Serio. Zagrożenie ze strony organizmów żywych, 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 zagrożenie. O, już most, to niedaleko było. Zagrożenie ze strony organizmów żywych, zagrożenie ze strony organizmów żywych, zagrożenie ze strony organizmów żywych, zagrożenie ze strony organizmów żywych. A co, ty nie śpisz? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mam listę od... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Dobra robota. To nie było zbyt mądre. Musisz uważać. Tak. Lepiej o czymś innym. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. I 5 sobie punktów zostawię. Wróć. Pewnie masz... Trzymaj się. Dobra. Darmowy exp najlepszy. Dobra, idziemy spać. I można lecieć. Jeszcze jakiś sejwik. I lecimy, lecimy, lecimy do Kaloma. Za 3 dni będzie 45-minutowy Nintendo Direct. Będą ujęć gina 3DS-a i Switcha. Jezus Maria, ten... To Nintendo. Upadłoby już w końcu. Dostarczyli do tego obozu, ale co? A Snaf, a jaki, nie chce mi się o Snafa iść. Zapomniałem o nim. Po prostu jak najszybciej chcę iść do obozu starego. On daje mi te niby te 3 zupki, ale te 3 zupki dają tyle tego zdrowia co nic. Niby to zawsze coś, no i to zawsze coś mogłoby mnie uratować, ale nie. Właśnie może Mordek jak będzie miał coś nowego na składzie. Masz coś nowego na składzie? Tak widzę, że no nie specjalnie. Ale jakby podał to by nie było Pokemonów. Nie, nie do końca. Pokémony byłyby, to jest zbyt duża i droga marka, żeby przestało. Pewnie jakaś inna firma by to wykupiła, nie wiem, na przykład Sony. I byłyby dalej pokusy. Dobra, i lecimy do obozu. Przydałaby się tam magiczna miksturka, żeby wiecie, tam przyspieszyć dla szybszego biegu. No. Tu jest zdecydowanie za dużo chodzenia. Panczosy? A nie, to jest jakaś inna kupa. Ale są nawet lepsze niż panczosy, prawdę mówiąc. Przynajmniej według mnie. Gdzie kupiłem? W tym samym sklepie, w którym kupiłem ten sok, sok pomarańczowy, który jednocześnie można było kupić w Żabce za 3 zł. W tym samym sklepie.
To była ostatnia paczka w sumie. W sumie nigdy wcześniej nie widziałem tych Toytillosów tam. Znalazłem jakiś ewenement. Coś, czego nigdzie nie było. W tej żabce? Nie w żabce, właśnie w tym drugim sklepie. W tym drugim sklepie, w którym kupiłem ten sok za 6 zł. Choć ten sok, który kupiłem za 6 zł, kosztował za 3 zł. Od razu wiedziałem, że... Porozmawiaj koniecznie z... Przepuść mnie, przepuść! Jej, dostanę strażnikiem. Tylko za... Wiesz? Nie pamiętam. Zawsze. Lepiej się do tego nie mieszać, tylko zachowaj to na siebie. Od razu powiedziałem, że będą kłopoty. Ja. Pogadamy z Koyangarem. Zostaniemy strażnikiem i wszyscy będą szczęśliwi. Co mam z... Najpierw musisz dopiero wtedy... Siła... O! On może mnie uczyć, fajnie. No, powiedzieli mi, że mogę sobie z nim pogadać, a jednak nie. Dobra, to lecimy najpierw do Kaloma. To się już więcej nie powtórzy. Niektórzy... Pewnie masz rację. Jest małpka zamiast żabki. I pewnie w tej małpce można kupować małpki. Czekaj, lepiej się w nim. To nie był. Panie Kalom. Zbudź czego! Wracając do produkcji. Tak? Już po kłopocie. Zaskakujesz mnie! Chyba ci. I... Dostarczyłem przez... To dobrze. Poszukaj... Znalazłem... Wiedziałem! Moja świetnie. A co z moją... A tak. Wolałbym... Dobrze już. Daj mi... Niech ten oręż... Dziękuję. Czy może... Nie. Nie udało mi się jeszcze. Niestety. Nie... Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te... Nie. Posłuchaj. Istnieje... Odkupiliśmy go od Koristo. Jednego z magów. Niestety został nam kazałem Talasowi jednemu z... Zawiódł mnie. Porozmawiaj z nim. W tej historii musi być jakaś... Gdzie... Nic nie pakować. Kto... Talas twierdzi. No dobra. Do zobaczenia. Oby... Także załatwimy sprawę z goblinami za chwilę. Właśnie pokażcie mi. Aha, dał to samo co miałem już. Super. Almanach. Ale przecież powiedzieli, że mogę zostać już strażnikiem. Smutek. Chciałem zostać strażnikiem. Ja pogadam z nimi raz jeszcze. Jak nie będzie chciał mnie do strażników przyjąć, to wtedy pójdziemy zrobić tą misję. Zbudź. Chcę nadszedł dzień, w którym dane pamiętaj, że świątynny strażnik to coś więcej niż wojownik strzegący obozu bractwa. Wykorzystujemy zarówno naszą siłę fizyczną, jak i duchową. Prawdziwym strażnikiem świątynnym może zostać tylko ten, którego cieszę się, że udało ci się. Pamiętaj, duchowa koncentracja. Idź teraz do Gornatota. Znajdziesz go na plac. Jej. Siema. Zbudź się! Chciałbym odebrać. To prawdziwy zaszczyt wręczyć zbroję człowiekowi, który zdobył. Niech ta zbroja chroni cię równie dobrze.
Cóż, mógłbym ci dać lepszą zbroję. Ile? 1650. 2100. No dobra. Uzbijamy 200. Jak so... Będzie, będzie, nie, nie. Siła z mana zręczność. Dobra, kij. Aha, i to jest moja cała zbroja, tak? Aha, dobra, mam tą samą zbroję co oni. Pokażesz mi jak siła i zre... No dobra. Tyle mnie nauczą co nic. Dobra, lecimy do, w takim razie do... Do Kowala, może coś znajdziemy ciekawego. Glej mam tych. 1200. Muszę zwiększyć masę. Spoko, spoko, zwiększymy masę. Na wszystko przyjdzie pora. Idziemy najpierw do Kowala. Będzie trzeba wyczerpać skądś więcej ludy. Zbudź się! Chciał to? Kto świ... Dobra, co ty tu masz? Masz jakąś fajną broń, cokolwiek? O. A nie, on ma 36, a ja mam najdroższe 37, to nie. Ale ludy sobie od ciebie wezmę. Ukradni. Nie. Najpierw masa, potem masa, dokładnie. Właśnie w ten sposób podchodzę do życia. Tylko masa. Tylko masa. Kurde, łap te jaja. Niezłe jaja. Filka. Dam ci tych grzybków trochę. Mam już dość tej paplaniny. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W tej historii musi być jednak zjadło. Ile jeszcze potrzebuję? 500 coś byłeczek. Kupię sobie tą od razu zbroję. Będę chciał ją mieć od razu. Zanim jeszcze pójdę na te gobliny. Nie wiem jak to zrobię, ale spróbuję. Pogadam ze wszystkimi handlarzami, a nóż coś kupię. O, miksturka lekkości. I runy ma jakieś. O, światło. Ja mam w ogóle jakiś ksiąg magii czy coś? Chciał klucz. Chciałbym zwiększyć klucz. Dobra, gadaj, gadaj, ale czy ja mam w ogóle pierwszy ksiąg magii nauczony? Bo nie wiem. Magia, brak magii. 15 punktów umiejętności. Chciałbym. A chwila, czy tam jest opcja naucz mnie wykorzystać magię w sprób... Jestem gotów. Dobra. 10 punktów kosztowało mi to, ale mam pierwszy krąg. I to znaczy, że jest dobrze. Bo mogę sobie chciałbym... kupić. Kupić tą runę. 300 kosztuje. Uzdrowienie. I odprzedam ci. Rudę sobie zostawię. Dobra. Grzybki. Tutaj. Man. Piwo. Potrawkę ci sprzedam. Jabłko sobie zostawię, bo tam po jakimś czasie one podwiększają ilość punktów zdrowia. Mięsko też zostawię. Koszki chleb. Dobra, niech będzie. Chlebek też zostawię. Ziół odzawiający jak najbardziej. Surowe mięso. Surowe mięso. Piekutki. Mech. Mocne piwo. Bonus punktu do zdrowia. A czy to na stałe zwiększa zdrowie, czy...? O, przycięło, dobra. Poczekaj, dam ci tej judy, a za chwilę sobie ją wezmę z powrotem, okej?
zdrowia. W pierwszej kolejności sobie to dam jako magię. Dobra, nielimitowany dostęp do światła, ważne. Dobra, co tu miałem jeszcze zrobić? Już. A, z mięsem ogarnąć. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Z mięsem patelnia była przy bramie. To tam sobie popieczemy. Padam tą miódę, za chwilę wrócę. Zawsze to... Czekaj. Tak długo jak nie... Gotuj z woł... Gotuj z bezim. Siema. Zawsze to sam. Zbudź się. Niech... W tej historii... Gotuj z wogą. Tego mięska jest trochę, więc będzie troszkę gotowania. I to dużo gotowania. Ale okej, gotujemy sobie to mięcho. No, jest tego mięska, ale ogotujemy to, będzie dużo. Przedam część, żeby odzyskać moją miódę. I może jakimś cudem uda mi się jeszcze przed pójściem na te gobliny zdobyć tę najdroższą zbroję. W ogóle gdzie są jeszcze jakieś handlarze w obozie na bagnie? Jest... jest ten guru, ten bal od magii. Mówi, że on nie ma... Rudy. Jest kowal, on miał, ale wziąłem wszystko co miał. Jest jeszcze ten gościu od zioła, że on nie sądzę, żebym miał jakąkolwiek rudę. Ja. Ile zostało mi tego mięcha? 64, dobra, już połowa za mną. Trochę więcej niż połowa, okej. Jakoś to leci. Uzbierało się tego mięcha, uzbierało. Gotuj z wogą gotuj mięsko, kulinarne dewastacje, analne mięsowacje. Mięsko gotujemy sobie ze mną, bo to jest gotuj z wogą, gą. Rozdział powinna się odnawiać Judia. To wiem. To wiem, że się Judia odnawia co... rozdział. I szkoda. Według mnie powinna się Judia odnawiać tak samo, jak to w Skyrimie było. Czyli że po pewnym czasie. Nie wiem, co kilka dni. Co jakiś czas. O! Ile? Tego mięska mam? 159 mięsów. A właśnie, miałem sprawdzić, czy faktycznie mi to podnosi zdrowko. Nie, to tylko zwiększa zdrowie. To się już więcej nie powtórzy. Były jakieś przedmioty, które zwiększały ilość zdrowia na stałe. To chyba nie to. Chyba idę po moją miódę. Były mikstury. No, były mikstury. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Zbudź się! Dobra, oddawaj Judę. Chyba żon tu ma coś, bonus, nie wiem. O Jezu, jakie te mikstury są drogie. Sobie jedną przynajmniej wezmę. I mięsa ci dam.
masz klucze ziela. Bo czemu nie? O. Cholera jasna, trzeba by ogarnąć. A nie. No na miłość boską. Pyk, pyk. Tutaj jedno. Teraz mięsko. Dwa, sześć, jeden. Jabłuszko, dobra. Bierz to jabłko. Dobra, dalej mam 1589 źródy. A z całym... jest co powinienem. A nie, jeszcze nie, tylko że nie mam komu ją sprzedać. Ale nie chcę kupować akurat miksturek, jeśli chodzi o to. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra. Co by tu zrobić? Ej, są jeszcze jakieś kupcy w obozie na bagnie, którzy mają brudę? Od razu wiedziałem, że będą. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Chcę coś czegoś? Mam już dość tej paplani. To się już więcej nie może. Czekaj. Skąd ja wezmę ludę? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Skąd ja kurde wyczasnę jeszcze 600 ludy? Żam 520. Czego? Do zobaczenia. Obyś. Ale nie chcę się właśnie, nie chcę tyle chodzić. Nie chcę mi się tyle łazić. Dobra, pada deszcz. Chciałem go spróbować okraść. To byłoby chyba najgłupsze, co mógłbym zrobić. Jakieś takie sprawy załatwić. W dzisiejszych czasach na nikim nie... Sio? Zbudź! Myślałem, że to się skończyło. Nie masz więcej ludy, co? Zbudź! Nie ma więcej ludy, kurde. Niedobrze. Też niespecjalnie chce mi się iść pół mapy. A dobra, idę. Idę do starego obozu, przehandluję co mogę przehandlować. No i wrócę się tu po tą zbroję, najlepszą zbroję na świecie. I to jest jakiś plan. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym. Ten durny deszcz, na tym obozie ciągle musi lać. Kiedyś tam. Zawsze tu. Siema, macie może coś? Otrzymałem niezwykle ważne zadanie. Niech cień zapomnienia pokryje moje dawne życie. Teraz jestem Gorna, święty strażnik. Jestem Gorna bezimienny. Gorna bezi. Lepszy ten też nie chcę ryzykować. Bo jak coś się zepsuje, to rip in pepperoni cała gra. Dlatego na bezpiecznie się pójdzie. Nie
przydałoby się do teleporty. A mógłbym wykorzystać jakiś tam cheat, go to stereobus. A były takie rzeczy. Ale na zachciało się zagrać pierwszy raz Gothica bez kodów. To się ma teraz. Chyba przestaje padać. Chyba. Aha. Przestaje, jest fajnie. No i przestało. Że jestem wciąż mokry. Okej, okay, hi. Soka biliard Rashby? Sorry, I don't play CSGO. O nie, pada deszcz. Ale tak naprawdę. Do you speak English, Russian butter? I am Polish, not Russian, my friend. So, yeah, a little bit. I am not a freaking Russian. Russians are the biggest morons on earth. So, here in Poland we hate Russian. So we see it now. Był chyba taki cheat, w którym wciskałeś F6 i dawało ci wolną kamerę, a potem go to kamera. No, było coś takiego. Już odpalił się i obraża. No ale to jest też troszkę boli. Jezus Maria, idę w złą stronę. Zagapiłem się. Nie tu. PR pierwsza klasa. No ale tak prawda, ja nienawidzę ruskich. Ludzkie to śmiecie. Chociaż just na Jesu zadjęliu sygnale, no wiecie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Demon Mish. Oh, sorry bro, I thought you were Russian. Not a problem. My friend. Od razu wiedziałem, że mam. O, malude. Nice. Co by ci tu odsprzedać? Zawsze tak się dzieje. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Sztuka bliad, idź na chuj. Skończ ten paplak nieco. Oczywiście. Zawsze to samo. Dobra, i jeszcze mam tutaj jednego typa. Miej dużo jody, proszę cię, miej dużo jody. Będzie na styk w sumie. Polak Rusek jest brat, raczej Polak Węgier dobre tanki. Węgrów to powinniście szanować. Bardziej niż siebie samych. What version of Gothic is this? 1.07? I'm using some resolution mode and HD mode. HD mode. Tak. Dobra, niech będzie. Ile mam ludzi? Jest! Dobra, super. 200, starczy. I lecimy do obozu. Ja będę, ale cylicę czytam bez problemu. On! Nieźle. Więc pewnie jakbym słownictwo sobie przypomniał, to mogę nakrać paruski. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Gramatyka w ruskim nie istnieje praktycznie. Tak samo jak w polskim.
Jak daleko do tego obozu? A trzeba by je kupić. Trzeba być prawdziwym Gorna. Bezimienny. W sumie zrobiłem wszystko? Tak, tego ten almanach muszę zdobyć. Dobrze więc. Pierdziele. Sonic the Hedgehog. Go, go, Power Rangers, Mighty Morphin Power. Torrent wrzucił jakiś kodzik, łapcie zanim wygaśnie. O, nie wiem co to jest, ale to jest kodzik. Prawdopodobnie na archaikę, albo na jakieś, nie wiem, symulatory Alfonsa. Jakieś oznawamy symulatory Alfonsa i nikt nie chciał. Steam Crushed. Good key. The best key of the best key of the best key. Something. Siema Kennedy. Hello. Powiedziałbyś coś. Co? Nie powinnaś wierzyć. Co tam Kennedy? A tak to zabrałem komuś DLC do Black Squada. O nie, jakiś kod do... To... Ej! To Black Squad ma DLC? Ten Black Squad? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Black Squad to gówno. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Najpierw należy aktywować oryginalną grę. Zbudź! Super. Co? Chciałbym... Nie jesteś jeszcze wystarczająco doświadczony. Udowodnij... Poczekaj, Q. Jak mogę zdobyć tą zbroję ciężką? A sobie zobaczę. Gotik, ciężka zbroja strażnika świątynnego. To jest exclusive skin do Black Squad. Wydaj go na to za 200 Black Judy. By ją zdobyć bezimienny musi się cieszyć dużą estymą w obozie. Pancerz coś metalowy, nie bla 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 bla. Nie. Dobra. I co ja muszę zrobić, żeby zdobyć tą zbroję? O, skraszowało. Crash Bandicoot. No to jak kiedyś sufit na łeb mi spadnie, to aktywuję. Więc mogę opić dopiero po wchodzeniu kostium. Czy prowadzę grą z poradnikami od Wązaja. Ej, skaszowało mi grę. Lol. No dobra. Tak czy tak jest 8 i zasadniczo tyle powinno być z Gotika na dzisiaj. Także finish, tam zapisywałem i ściągnąłem.